Cześć, siemanko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Maniek. Moi drodzy, dzisiaj mamy podczepionego Rapida. Mianowicie robimy ekrany zgarniające na boki, boczne ekrany. Te oryginalne, no, u nas to jakoś na 4-metrowej maszynie po prostu gdzieś tam jak są nierówności na uwrociach, na poprzeczkach, zwłaszcza czy tam gdzieś poza obrębem pola, kurczę, lubią się gdzieś tam giąć, bo to albo trawa, albo coś podejdzie i to chcemy po prostu przerobić. Damy blachy na wahaczach, na tulejkach, tak fajnie. Mamy już z Łukaszem tam poprzygotowywane wszystko i teraz chcę tylko bliżej tam hali podjechać. Bo i tak nowe jeszcze, nowe będą talerze. Aha, muszę tutaj przejść. Ile on ma? On ma moi 2340 łącznie z tym siwnikiem zrobione. No i talerze zużyły się. Przy cofaniu zazwyczaj one gdzieś tam lubiały się podedrzeć, gdzieś tam się pokrzywić. Oj, Łukasz, ja cię nie widzę. A nie. Ale dobra, tutaj przejdę. Zostawić go tak? Zostawić go tak, czy go opuścić? Jest! Dobra. Mówisz tak jak teraz? O, tutaj mamy dwa nowe talerze przykręcone już. No jest spora różnica. A tutaj bardzo prosty sposób, będzie tutaj blacha ruchoma i tu jeszcze raz ślizg dodatkowo. Blacha i tutaj z tyłu zgarniak, który bo to będzie element wymienny, także dobrze, że to nie jest jednolite, tylko właśnie w ten sposób, bo to najbardziej będzie dostawać, nie? Dobra, to co, idziemy po tą blachę, poprzyłapujemy ją sobie. Przymierzyć pierwszą. Dokładnie. W zeszłym roku, chyba wiosną, dosiewałem coś wiosną, bo wiesz, wymoknięte mieliśmy, nie? I pojechałem bez bliźniaków. Kurde, jak fajnie się zawracało, a jak bliźniak jest, to tak trzyma piorun, wiesz. Chcesz skręcić coś gdzieś tam szybciej, to taki dół, wiesz, masz rozciągnięty ten jednak skręt, nie? Ograniczony. Dobra, to... A płaskownik wzięliśmy? Nie. Wykręcasz to? Nie, dokręcam. Podkładkę skoczyło. No i taki wahacz to będzie. Czekaj, tu blacha, tak? Czy to przejdzie? Nie, blacha. Pomieliłem blacha. Ale no.
przejdzie. A to u ciebie, u mnie tylko. Blacha. No ja mam. No swój jest. Tak. Dobra. Zrobię to tak. Na razie to tylko tak jest, bo to i tak będzie zmieniane, w ogóle podkładki będą inne, śruby inne. Teraz z drugiej strony też sobie przykręcimy, zobaczymy jak otwory pasują. I trzeba jeszcze zmierzyć ile w ostateczności jest blacha od blachy, bo jeżeli jest 4,08 musi mieć max. Bo chodzi później, wiesz, o ostatni ten lejek. Przejdzie po następne. Dobra. No i generalnie jeszcze, moi drodzy, tutaj będzie ślizg. No ślizg, no jak to nazwać? Zgarniak, o! Zgarniacz. O, tutaj zrobimy zgarniacz, po prostu będzie przyspawany z tego względu, że on najszybciej się wytrze, więc to będzie jako element wymienny. No i fasolki, żeby to sobie móc regulować. No i tutaj w razie jakiegoś oporu większego, żeby mogło się... No wymienny spawany, no bo on nie będzie jako przykręcany. No ale całej blachy nie trzeba wtedy wymieniać, tylko ten lizak. No to wymienny, jakby nie patrzeć. Po naszemu wymienny, o i tego się trzymajmy. Z tego mamy zrobić ten ślizg. Zgarniak. No właśnie przymierzam sobie tak, żeby zobaczyć. Chyba z tamtej strony. Ta zielona jest? Bo to nie może być też za duży kąt. Bo to też nie będzie grało, nie? Zobacz tak ile to ma. 30. Ty chcesz pod tą łapę dać od razu? Czy w połowie łapy? No tak w połowie łapy. Tylko nie widzę tego. Ja ci ja mogę, wiesz. Musisz wysunąć jeszcze, żeby był... tak jest jeszcze. No to jest powiedzmy połowa łapy. To jest tak, tak? I to wychodzi wymiar 30. No 30. Bo krótszy. No ale było twierdzone na 200, 250, tak? Miałby. No jak jest 250? 250 metrów do blach. Ty, to też nie byłoby głupie. Bo to prędkość robi swoje, tak? No właśnie. To wtedy by musiał na 300 obciąć. Na 300 obciąć. 50 do obspawania. I 250 zostaje na ślizg. No to gdzieś taki kąt by musiał być. Może jeszcze... Kurde. Łukasz, albo przytrzymaj, albo weź tą lampę zabierz, to ja sobie oprę. Bo tak patrzę nad kątem, wiesz? Mierz teraz. Tu jak go masz, tu ci staje, no. Dobra, a bo ziemia pójdzie dalej, nie? Część ziemi musi się tędy przesypywać też. 250, na 300 obcinamy. I to już sobie dogniemy tak jak nam trzeba, bo to będziemy grzali, gieli i wtedy wystawimy, ale wiemy, że na 300 musimy uciąć. No najpierw hefniam sobie. I wtedy będziemy grzać i giąć. Tak, to musimy przyłapać. Siewnik tylko się wyczepi. Zaraz, zaraz. Tak, bo to... Trzeba brać pod uwagę, że dzisiaj nam nie idzie.
usuniesz? Tylko miarkę. Ale sztachana wziął. No, cofaj, cofaj już. Delikatnie wysuń. Ja ustawię już. Jest oparty? Mam równe 300. Ciąć? Jesteś tego pewny? Weźmiesz ten karton, bo to naciągnik wszystko idzie. Jak ja puszczę, to ci... Nie, nie może teraz. Karton mam ci to, tak na iść. No! To on się nie podpali. W ładowarce szyba jest tak załatwiona. Strzelać z tego nie będziemy, nie? No, na dolności. Dobra. Leć, panie. Pospawujemy od razu, to będzie na pi? Tak, ty to spawa już. Nie będę pia? Nie. Polecę tylko pion. Czemu pion? Zmiana. Nie będzie. Zlecił całość. Piona robisz, nie? Tak? Ale spróbowałem. A, trzeba zawsze tam. Nie słyszę. Blacha cała idzie, nie? Tak. Ciągnął to na dół do piska, żeby ona do góry nie szła. I na dół dociskać, bo będzie ci ryła do góry. Nie ma możliwości. Jeszcze bardziej, nie? Jeszcze, tylko kuźwa włóka jest. Wiesz, fajnie byłoby to na warsztacie mieć i... Tylko pamiętaj, że ta ziemia też będzie już, wiesz, z prędkością. Ale ona tu się będzie też jeszcze przesypywać. Tu. Jeszcze ciut. Trzeba nie dużo, ale jeszcze.
Bo to nie może być też za duży kąt. Bo jak za duży zrobiłem, to też było niedobrze. Bo ona się blokowała, a nie uciekała. Generalnie jest już tak fajnie to wygląda, ty. Albo może to tak zostawić. Będziemy robili próbę. Zasiejesz groch, nie będzie pasować, przyjedziemy. Dogniemy. Dogniemy. Będziesz widział, tak? Tyle to już, no. Dokładnie. To teraz kąt i na następny. Gdzieś tu mieliśmy. Chcę tylko coś zobaczyć. Na śrubę. Na śrubę od włóki, tak na czubek śruby. No bo jak ja inaczej to zrobię teraz? To składamy. Aha, tu przyłapać. Co jest? Nie pasuje. Jakaś trefna. Czekaj. O, wskoczyło. Masz kolejną śrubkę? Koło nogi mam. O, dzięki. A, i ta ostatnia nasza podkładka. Gitara. To trzeba mieć... A nie. Myślałem, że dwa razy na tą samą nakrętkę trafiłem. Dobra. Druga 17, tak? 19. Jedna i tu mamy drugą. Dobra, skręcamy to w końcu. To będzie pracować pod wpływem ziemi. Musi. Ja dokręcę. Dobra. Tę tu. Tych fasolek tak naprawdę nie musimy mocno skręcać, bo one są do regulacji od razu. No ale to na polu, co tutaj wystawisz, nie? Dobra. To teraz górne mamy. Nie tą, tylko zwykłą, bo kiedyś z Mateuszem to robiłem, to dostałem niezły okrzan. Nie. Z tej strony nic. Tylko tam 17, tak? To trzymaj. To dokręć te górne. A daj 19. Także co, Łukasz? My swoje zrobiliśmy. Kolejna maszyna. Next please, tak? Tak. No. Dobra. Ocencie, jak to wyszło. Myślę, że to będzie grało. Tutaj tata chodził kilka razy. Myślał, jak to rozwiązać. Stwierdził, że na takich właśnie tulejkach, żeby to było ruchome.
fasolki, no to sami byśmy z blachy do blachy docinali fasolki, sami zrobiliśmy, regulacja góra dół. Zobaczymy w praniu, czy nie będzie trzeba na przykład tutaj to, co giliśmy, zwiększyć, czy to nie będzie za mało, czy za dużo. Wszystko wyjdzie w polu. Także dobra, tym akcentem myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki za uwagę i do następnego. Do zobaczenia. Na razie.